Witamy w programie meczowym. To nie będzie taki pierwszy lepszy mecz dzisiaj. A o wielkiej atrakcyjności tego meczu świadczy chociażby fakt, że nie ma pana Waldemara, który wybiera same gówniane mecze. I kąski takie, no co nawet mewy nie chcą tego zeżrzeć. Dobra, a kto z kim gra? Drużyna bez znaczników to jest Kamionek. Kamionek. Siódma liga. Dobrze, a tamci? Gwardia. Jaka Gwardia Warszawa? No, Gwardia gra teraz w ósmej lidze. To jest oczywiście bardzo prestiżowy mecz sparingowy. Ty, ale dobrze, a ten pomarańczowy to jest z jakiej drużyny? A to nie jest sędzia? A to jest sędzia? A, to faktycznie, bo tak w akcji się nie udziela. Tak. O kurwa! Jebut! O kurwa, chcieli nas zabić. Idę jakieś piwo kupić albo coś. Poczekaj. Czemu? Do trzeciej bramki. No co kurwa, będę tu siedzieć kurwa do marca. O! Jakaś bramka padła. To jest wyczucie. Sprawdzałem, czy aparat działa, akurat padła bramka. Pan ambasador opisze mi tą bramkę. No jedną, no i tyle. I'm sorry. I tyle co wiem. No. Mniej wiesz, krócej będziesz przysłuchiwany. A to Kamionek strzelił. A, dobra. Nie było spalonego? Nie, nie było, nie było. Bo nie ma liniowego, to nie było. Orzesz, kurwa! To gol był! To bramka była chyba, tak. Nie? Ani cię nie śmiesz, chyba nie. Dziura w siatce jest. Faj, był gol czy nie? Okay. No bramka. No bramka jest, bramka, tylko kurwa bramka. Dziura gdzieś tam. Spóźnione oklaski. Brawo, lew! Orzesz, kurwa! Brawo! Trzeba przyznać, że zajebał ekskluzyw. Dawaj, lepszy się urodziłeś! O kur... Zajebał, kurwa, obok bramki. No jak obok padło? No za, no przez dziurę przeleciała. To na chuj tą siatkę tam macie. A już idę sprawdzić. Prawa ręka, żyje! Prawa strona! No jak tam kontrola? Komisja UEFA stwierdziła, że faktycznie jest dziura w tej siatce, no. Nawet mamy zdjęcie. Jest tylko na dole. Dlaczego dziury są tylko na dole? To jest właśnie pytanie do pana Liskiewicza. Co? I teraz bramka musi być. 100% to jest, nie? To 100% i bramka jest. To nie ma chuja we wsi. Ja pierdolę! Kurwa, no co? O, z gwizdkiem. Jaki wynik do przerwy? W okolicach 3-1. 3-2 dla Kamionka. Ale mówię, że w okolicach 3-1. Tak, zamienili się stronami, nie? Nie, no bo szali zaatakowali tam. Jest zmiana, pobiegałem w drugą stronę. Co? Nie. A, tu. No. Co, bramka była? Kurwa, jebiabko, no kurwa, no bramka była. No to bardzo mi przykro, ale kolejną bramkę przegapiliśmy chyba. 3-3 jest teraz, tak? Tak, tak. Kurwa, jak mogliśmy tą bramkę przegapić? Nie wiem, no kurwa. Uff. Ja pierdolę. Był jakiś w Luksemburgu jechać? No, miałem być w Luksemburgu dzisiaj. Miałem wykupione bilety, hotel opłacony, ale stwierdziłem, że lepiej iść na ten mecz. No pierdolę, ty jesteś pojebany bardziej niż ustawa przewiduje. A co, byś wolał do Luksemburga polecieć? No, chociaż byłem. Ale nie ma meczu. Po piwo żeśmy pojechali. Kamionek zaraz strzeli. O kurwa! Ten z reklamą HWDP, no, strzelił bramkę ze łba. Taka ta liga jest przewidywalna. O kurwa. Ja pierdolę, brama. Dwie minuty jeszcze? Dwie minuty jeszcze, panie ambasadorze. Ja pierdolę. Wydarzy się coś jeszcze przez te dwie minuty? Nic, zero. Można iść, kurwa, wyłącz to, kurwa, i spierdolam. Zagrał, kurwa. Brama! Zełba! Jest! Wjechał kurwa zełbem! HWDP. A. Według mnie liczbą meczu jest 0. Pan zgadnie dlaczego? Ciekawo kurwa, bo jest 0 stopni bez kurwa. Ile browarów pan wypił podczas tego meczu? No dwa jabłka. Zjadłem. Browarów? 0. Liczba meczu? 0. Kurwa, ja pierdolę. Kompromitacja. I teraz tak cały sezon, nie? Jak pierwszy mecz, tak cały sezon. Każdy mecz na trzeźwo. Pojebało cię czy coś?